gminie Stara Biała trwa maraton inwestycyjny. Po termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, budowie ulic czy porządkowaniu terenu przy świetlicy przyszedł czas na budowę zespołu rekreacyjno-wypoczynkowego w Nowych Proboszczewicach. Cała inwestycja została podzielona na dwa etapy. W części zostanie sfinansowana ze środków unijnych. Inwestycja obejmowała duży teren, począwszy od parkingu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Proboszczewicach, przy ośrodku zdrowia. Te obiekty są vis-a-vis siebie. Tu uporządkowanie terenu przy takim stawie przeciwpożarowym. I to jak w zasadzie jest już na ukończeniu, czyli myślę, że jeszcze parę dni i będziemy tę inwestycję rozliczać. Natomiast drugi etap, który tutaj widzimy obok, czyli przejście przez rzekę Wierzbica i połączenie tego zespołu wypoczynkowego, rekreacyjno-wypoczynkowego z tym osiedlem po drugiej stronie rzeki, to jest do końca listopada. Ten etap już nie jest dofinansowany ze środków unijnych i myślę, że pogoda nam dopisze, wykonawca też, i do końca listopada całość tej inwestycji, czyli obydwa etapy, zostaną zakończone. Pierwszą umowę na realizację inwestycji podpisano w czerwcu 2013 roku. Koszt inwestycji zgodnie z umową z wykonawcą wyniósł prawie 800 tysięcy złotych. Pół miliona, jednak nie więcej niż 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznaniu pomocy z dnia 9 stycznia 2012 roku. Drugi etap zakłada budowę chodników, kładki, schodów, oświetlenia całego terenu, umocnienia skarpy i dna rzeki, a także obsianie całości trawą. Koszt inwestycji zgodnie z umową z wykonawcą to ponad 141 tysięcy złotych. Tym razem finansować wszystko będzie wójt z budżetu gminy.